Przez 7 lat Josie Potenza miała wszystko. Luksusowy dom. Życie w wyższych sferach. I małżeństwo, które jej to wszystko dało. Pani Potenza. Tak, chodzi o pani męża. W filmie Żona bogacza brutalnie zamordowany zostaje wpływowy hollywoodzki urzędnik. Podejrzanym jest każdy, nawet jego piękna żona, grana przez Halle Berry. Czy ktoś mógł odnieść jakieś korzyści z jego śmierci? Tony był palantem. Będziesz bardzo bogata. Uwielbiam takie filmy. Wiele w nich zaskakujących zwrotów akcji i niespodzianek. Twierdzą, że wynajęłam go, żeby zabił Tonego. Zrobiłaś to? Chryste! Żona bogacza to klasyczny film sensacyjny, w którym żaden z bohaterów nie jest tym, za kogo się podaje. Cole cię nie skrzywdzi. Nie mówiłam ci, jak się nazywa. Dopiero w połowie filmu okazuje się, że nie jest tym, za kogo się podaje, że ma tajemnicę. Uśmiech, Jake. Policja robi zdjęcie. Jak jazda na kolejce górskiej. Kto mógł mieć motyw? Ty lub ja? Reżyser Emmy Holden-Jones, autorka scenariusza Niemoralnej propozycji i Mystic Pizza, tym razem stworzyła film, który trzyma w napięciu od początku do końca. Staram się stworzyć film, który pozwoli na 2 godziny oderwać się od rzeczywistości. Przeżyć napięcie, dobrze się bawić, a jednocześnie da nam coś do myślenia. Pani reżyser dobrała dynamiczną obsadę, w której pojawiły się bardzo znane twarze. Clea Lewis gra rolę, która znacznie różni się od jej poprzedniej kreacji w telewizyjnej komedii Ellen. To było zabawne grać w takim porywającym, przerażającym filmie. Myślę, że to Jake zabił Tonego. Chciał mieć jego żonę i jego pieniądze. W miarę jak gmatwa się doskonałe życie Josie Potenzy, wciąga nas atmosfera pełna grozy, strachu i mordu. To porywający dreszczowiec. W świecie, którym rządzą pieniądze, żona bogacza może być pierwszą podejrzaną. Albo następną ofiarą. To ona może zyskać najwięcej. I najwięcej stracić. Żona bogacza. Czym jest terroryzm? Działaniem szaleńców? Walką w imię Boga? Może nieodłącznym elementem polityki? Kim są terroryści? Dlaczego w imię swych celów gotowi są poświęcić wszystko, nawet życie? I skąd biorą fundusze na swe akcje? Z cyklu Bez cenzury zobacz film Dusza terrorysty. Nikt nie jest bezpieczny. Ostatni Don. Saga sycylijskiej rodziny mafijnej w Ameryce. Ekranizacja powieści Mario Puzo. Autora Ojca Chrzestnego. Rodzina jest tu absolutnie najważniejsza. Ostatni Don, część druga. Mistrz kurna w Polsce nie wiesz, jak w tym kraju chodzą kibice po 20.